Dzień dobry, dobry wieczór. Minęła właśnie godzina 18, więc ja z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na spotkanie z Mają Gulką, typową sową, śpiewającą przez okrągły dzień, autorką piszącą powieści Cozy Crime oraz takie komediowo-detektywistyczne powieści z Wrocławiem w tle, która z pewnością ma coś do ukrycia i być może dzisiaj tego się dowiemy na naszym spotkaniu. Witaj, Maju, bardzo gorąco. Witam serdecznie. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj przy okazji kwietniowej premiery komedii detektywistycznej właśnie z Wrocławiem w tle pod tytułem Wszyscy mamy coś do ukrycia, pod tytułem, pod wiele mówiącym tytułem, wieloznacznym, która w księgarniach pojawiła się 20 kwietnia. Miałam właśnie Państwu powiedzieć, żebyście napisali jakiś komentarz, czy nas widać, czy nas słychać, ale widzę, że już pierwsze komentarze się pojawiają, także super. Dziękuję bardzo, Natalko, za komentarz. Tak, to właśnie jest ta książka. Wszyscy mamy coś do ukrycia z fenomenalną okładką, o której również dzisiaj porozmawiamy. Ja oczywiście zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu poprzez zadawanie pytań, ponieważ ja będę starała się oczywiście wplatać wasze sugestie i wasze komentarze. Wówczas ta rozmowa jest taka bardziej płynna i bardziej ciekawsza i bardziej intrygująca. Także zachęcam do zadawania pytań naszemu gościowi. O, Natalka już skomentowała, Maja, jakie usta czerwone, piękne. Dziękuję bardzo za komplement. Maju, podwójną rozgrywkę, czyli pierwszą część, pierwszy tom twojego cyklu kryminalnego zaczęłaś pisać pod koniec 2018 roku. Praca nad tą książką zajęła ci prawie 2 lata, no czyli całkiem spory, długi czas. Nie, ona nie zajęła mi 2 lat, tylko dużo czasu upłynęło od momentu, kiedy ja ją ukończyłam, do momentu, kiedy ją wydałam, to z jednej strony, a z drugiej strony ten pierwszy szkic, pisanie jego zajęło mi około 5,5 roku, ale potem na przestrzeni być może 2 lat, ja już nawet nie pamiętam w tym momencie, ale nanosiłam od czasu do czasu jakieś poprawki, więc rzeczywiście może ten proces cały ostatecznie mi się wydłużył, ale jakby ten pierwszy szkic taki, ta pierwsza wersja powieści była napisana właśnie, tak jak mówisz, pod koniec 2018 roku, tak naprawdę na przełomie, to było już 2018-2019, wtedy rzeczywiście zaczęłam pisać tę książkę. Czyli tak jakby cały proces od napisania do wydania trwał no te 2 lata, o którym, czyli w tym okresie, o którym wspomniałam. Ja myślę, że takie właśnie dopieszczanie książki to jest też dosyć trudna praca, jeśli chodzi o swoją własną twórczość, a tym bardziej, jeśli jest to debiut, więc jest to trudne. A czy z Wszyscy mamy coś do ukrycia, czyli z drugim tomem tego cyklu, było troszkę łatwiej dla ciebie? Czy jednak nie? Tak, jak najbardziej było mi łatwiej, dlatego że Podwójna rozgrywka to jest pierwsza książka, jaką ja napisałam kiedykolwiek. Nie tylko opublikowana książka, tylko po prostu pierwsza moja książka, więc ja przyznam się szczerze, że zabierając się za jej pisanie, no nie wiedziałam za dużo na temat tego, jak pisze się książkę. I z tego też właśnie wynikało to, że potem dowiadywałam się różnych rzeczy, kiedy większość tej książki była tak naprawdę gotowa i z tego te poprawki właśnie wynikały późniejsze. Natomiast no, tak jak mówisz, miałam już to doświadczenie pisząc Wszyscy mamy co do ukrycia, szczególnie, że to jest druga moja książka wydana, ale generalnie jest to czwarta moja książka, te dwie pomiędzy właśnie, które się pojawiły pomiędzy Podwójną rozgrywką, a Wszyscy mamy coś do ukrycia, to są jeszcze takie nieukończone książki, ja nad jedną z nich obecnie pracuję. Natomiast taki ogólny zarys fabuły obie książki posiadają, więc myślę, że mogę się pokusić o stwierdzenie, że Wszyscy mamy coś do ukrycia jest moją czwartą książką, ale rzeczywiście drugą książką opublikowaną. A czy wydając Wszyscy mamy coś do ukrycia, nie bałaś się troszkę tak zwanej klątwy drugiego tomu? Bo bardzo często pisarze obawiają się, że właśnie po udanym debiucie
wydadzą książkę, no, która może okazać się nieco gorsza w oczach czytelników. Gdzieś ta myśl się pojawia w głowach twórców. Czy u ciebie też coś takiego się pojawiło? Czy może jednak nie? W ogóle byłaś taka pewna, nie, że... Absolutnie, właśnie wręcz przeciwnie. Ja od samego początku byłam pewna, że to będzie lepszy tom, dlatego że, tak jak mówię, właśnie pisząc pierwszy tom, nie miałam jeszcze żadnego doświadczenia pisarskiego, a jednak przez te 4 książki troszeczkę go nabrałam. Też myślę, że rozwinęłam się, co widać na pewno, jeżeli ktoś czytał pierwszy tom i przeczytał drugi lub będzie czytał drugi, to myślę, że też to zauważy, że na przykład sceny są zupełnie w inny sposób zbudowane w pierwszej części i w drugiej części. Oczywiście ja bardzo dbałam o to, żeby zachować jednak ten styl z pierwszej części, zachować jakby klimat tej książki, ale pod względem narracji myślę, że ona się trochę różni i wynika to po prostu też właśnie z tego, o czym mówisz, z tego naturalnego rozwoju. A powiedz, czy trzeba czytać część pierwszą, żeby zacząć drugą? Czy to są zupełnie dwie odrębne książki, które można czytać, no, nawet po jakimś czasie, na przykład zajrzeć do pierwszej, potem do drugiej, albo na przykład najpierw drugą, potem pierwszą? Jak to w twoich oczach wygląda? Bo czytelnicy różnie tak, tutaj mają różne opinie. Tak, rzeczywiście mają, właśnie są zdania podzielone, natomiast ja pisałam drugą część w taki sposób, żeby nie była konieczna znajomość pierwszej części, albo żeby czytelnik mógł przeczytać najpierw na przykład drugą część, a później pierwszą. I ja pisałam to w ten sposób ze względu na to, że ja sama ze swojego czytelniczego doświadczenia wiem, że czasami się zdarza tak, że trafimy na jakąś książkę i nie wiemy w ogóle, że ona jest częścią jakiejś serii. I po prostu czytamy tę książkę, a w trakcie czytania orientujemy się, że kurczę, tutaj jest coś takiego napisane, że wynika z tego, że jest jakaś na przykład poprzednia część i teraz ja nie wiem, o co chodzi. Ja chciałam bardzo uniknąć czegoś takiego, więc absolutnie ktoś, kto nie czytał Podwójnej rozgrywki, nie będzie zdezorientowany w żaden sposób. Też przed chwilą, dosłownie przed naszym live'em, właśnie czytałam opinię jednej z czytelniczek, właśnie ją opublikowała na Instagramie i ona właśnie nie czytała pierwszej części, a pomimo tego napisała, że w ogóle w żaden sposób to nie przeszkodziło jej w zrozumieniu tej lektury, w tym, żeby się dobrze bawić podczas czytania. Także takie było moje założenie, natomiast można jak najbardziej wszyscy mamy coś do ukrycia, sięgnąć po Podwójną rozgrywkę i to będzie po prostu na zasadzie takiej retrospektywy. Myślę, że tutaj nie jest konieczne zachowanie właśnie tej kolejności, w której książki były wydane. Tak, i to jest właśnie fajne w twojej twórczości, że rzeczywiście można czytać je zupełnie odrębnie, a jeśli ktoś zajrzy do pierwszego tomu, to właśnie będzie miał taką fajną retrospekcję i trochę później spojrzy też na te wydarzenia, które dzieją się w drugim tomie, zupełnie troszkę innej perspektywy, bo będzie znał już jakby epilog w tych wcześniejszych wydarzeń. Opowiedz tak rzeczywiście, żeby nie zdradzać zbyt dużo z fabuły, kim jest Marta Jaworska i w jaką kryminalną rozgrywkę, kryminalną aferę się wplątuje po raz kolejny? Marta Jaworska jest, z jednej strony ona jest nauczycielką angielskiego, ona pracuje w prywatnej szkole językowej, natomiast w wolnych chwilach można powiedzieć, że wciela się ona w detektywkę. Mi się bardzo podobało jedna z patronek poprzedniej części Podwójnej rozgrywki. Ja może ją pokażę, bo nie wiem, czy wszyscy znają. Jej mi jest strasznie ciężko, bo ja widzę to w lustrzanym odbiciu. W każdym razie napisała o niej, że to jest detektywka i czyścicielka miasta w wolnych chwilach. Mi się to strasznie podobało, bo rzeczywiście to oddaje charakter Marty, bo to jest taka osoba, która ma poczucie misji. Ona oczywiście zupełnie przypadkowo właśnie się wplątuje w jakieś takie afery, w jakieś takie zagadki, które postanawia rozwikłać, ale gdzieś tam tą smykałkę ma. Troszeczkę rzeczywiście wynika ten główny motyw, we wszyscy mamy coś do ukrycia, czyli zbrodni w bibliotece w szkole, w której pracuje Marta, zostaje odnaleziony nieboszczyk i ten wątek rzeczywiście troszeczkę wynika, jakby może nie tyle wynika, co ma swój zalążek w Podwójnej rozgrywce, natomiast ja to starałam się właśnie tak subtelnie poprowadzić, żeby rzeczywiście właśnie ta znajomość Podwójnej rozgrywki nie była koniecznie potrzebna czytelnikowi podczas lektury Wszyscy mamy coś do ukrycia.
No tak, to z pewnością okładka też wskazuje na to, że pojawia się motyw książek w książce, czyli tej biblioteki, w której pojawia się zbrodnia. A powiedz nam, czy toaleta na tyłach biblioteki istnieje naprawdę? Tak, ona istnieje naprawdę. Jak ja to usłyszałam od jednej z osób z mojego najbliższego otoczenia gdzieś, to była po prostu jakaś przypadkowa rozmowa. Ktoś po prostu mi mówił, że szedł do toalety, a tam u niego w pracy trzeba przejść przez bibliotekę. To po prostu jak ja to usłyszałam, to ja wiedziałam, że to musi się znaleźć w mojej książce, bo mnie osobiście to tak rozbawiło i od razu przyszedł mi do głowy po prostu ten żart, którym się posługuje też zarówno w podwójnej rozgrywce, jak i we wszyscy mamy coś do ukrycia, że nauczyciele grono lektorskie żartuje sobie między sobą, że idąc na strony mogą wziąć z półki bibliotecznej jakąś książkę. No, dla mnie to jest bardzo zabawne, nie wiem, czy wszystkich to tak bawi jak mnie, no ale po prostu musiałam to ująć w swojej książce. Ale powiem ci, że to jest naprawdę niezły numer, który potwierdza, że życie pisze najlepsze scenariusze, których nie wymyśliłby po prostu nawet najbardziej kreatywny umysł na świecie. To jest. Tak, ja się z tym zgodzę. Jeśli chodzi na przykład o Wszyscy mamy coś do ukrycia, to tutaj na przykład pojawia się taki wątek, to jest wątek poboczny, natomiast on się przewija przez całą książkę i on dotyczy kradzieży oznakowania drogowego i z powodu pewnych wydarzeń, które mają miejsce, akcji ponownie montażu tych skradzionych znaków drogowych. I to tutaj zdradzę, że to też jest historia zaczerpnięta z życia, chociaż ona oczywiście jest przerobiona troszeczkę na potrzeby książki, tak żeby pasowała do fabuły. I jest to w sumie nawet nie zalążek jednej historii, tylko to jest mieszanka dwóch różnych opowieści też zasłyszanych w gronie przyjaciół, więc no to też może się wydawać trochę takie oderwane od rzeczywistości, ale jest to coś, co w jakiś sposób wydarzyło się naprawdę i też ten wątek zresztą bardzo się spodobał beta czytelnikom, którzy czytali książkę jeszcze przed wydaniem. Ale widzisz, czyli pisarze są takimi zbieraczami trochę opowieści. Tak, zbierają te opowieści, zapisują sobie w głowie albo gdzieś na karteczkach czy w komputerze i potem jakieś wątki wykorzystują w swoich książkach. To tacy zbieracze opowieści. Tak, wiesz co, ja w ogóle mam taki umysł bardzo zorientowany na detale i często ja sobie po wielu latach na przykład potrafię przypomnieć urywek dosłownie jakiejś rozmowy i na przykład wspomniałam wcześniej, że ja pracuję teraz nad kryminałem. I wprawdzie, kiedy zaczęłam pisać szkic pierwszy tego kryminału, to miałam trochę na niego inny pomysł, ale w międzyczasie to mi się wyklarowało i tak naprawdę taką główną inspiracją do całej fabuły tak naprawdę tej książki, do głównego motywu tej książki jest właśnie taki króciutki urywek rozmowy sprzed wielu, wielu, wielu lat z jednym z moich przyjaciół. Więc naprawdę to jest niesamowite, że czasami jakieś no, takie zdawać by się mogło zupełnie jakieś nieznaczące wydarzenia. Czasami one mogą się przyczynić właśnie do powstania jakiejś historii. No tak, proszę Państwa, tak jak widać, trzeba uważać, żeby w towarzystwie pisarzy nie zdradzać zbyt wiele, bo potem wykorzystają to w książce, a w szczególności pisarze kryminałów nie dosyć, że mogą umieścić w książce, to jeszcze potrafią zamordować, więc trzeba się bardzo, bardzo pilnować. Natalka pyta, czy byłaś kiedyś w Łodzi, czy masz w planach jakieś spotkania autorskie w najbliższym czasie, bo Natalka niedaleko jej mieszka, Natalka mieszka blisko biblioteki, która nosi nazwę Rozgrywka, także koniecznie musisz przyjechać do Łodzi. Z podwójną rozgrywką. Bardzo chętnie przyjadę. Tak, ja byłam kilka razy już w Łodzi, a tak notabene to jeszcze nadmienię, że akurat wczoraj dostałam maila z jednej z bibliotek łódzkich, w którym pani bibliotekarka pisała mi, że zamówili właśnie drugi tom mojej wrocławskiej serii i że też mają pierwszy w swoich zbiorach, ale bardzo rzadko go widują w bibliotece, bo jest bardzo często wypożyczany bardzo chętnie, więc to mnie w ogóle bardzo ucieszyło, że w Łodzi moja książka się wśród czytelników cieszy takim zainteresowaniem, szczególnie, że właśnie wiem, że w niektórych miastach czytelnicy
niekoniecznie są zainteresowani książkami, które w jakichś tam konkretnych miastach się dzieją innych polskich, bo nie będę teraz podawać konkretnego może miasta, ale mam takie swoje właśnie doświadczenie z jednych targów książki, które odbyły się w jednym z takich dużych miast. To były takie jedne z największych targów książki w Polsce. I tam właśnie powiem szczerze, że czytelnicy, jak którzy podchodzili i dowiadywali się, że książka się dzieje we Wrocławiu, no to tak nie byli zbyt przychylnie nastawieni do niej poprzez to. A to ci powiem, że to bardzo ciekawe. Zgaduję, które to targi, ale nie będę mówiła głośno. Możesz napisać później, to ci powiem, okay. Czy trafiłaś, czy nie. Super. No, Natalka napisała gratulacje. Łódź czyta Maję. Ekstra. Muszę się koniecznie się pojawić w Łodzi. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo chętnie. Ja lubię bardzo Łódź, bardzo chętnie przyjadę. No, widzisz, Natalka, także myślę, że to jest tylko kwestia czasu, zanim Maja pojawi się w naszym mieście. A powiedz, czy Wrocław cię inspiruje jako miasto? Bo Wrocław, no, to jest tło twoich powieści. Jak jest z tym Wrocławiem? Tak, jak najbardziej on mnie inspiruje. No, myślę, że można to wyczuć w moich powieściach, że to, że właśnie osadzam akcję, fabułę swoich powieści we Wrocławiu, jest wyrazem mojej sympatii do Wrocławia. Przy czym też chcę podkreślić, że staram się absolutnie nie idealizować Wrocławia, bo występują w moich powieściach nie tylko te zaułki czy jakieś tam zakątki Wrocławia, które mi najbardziej się podobają, chociaż nie ukrywam, że one oczywiście przeważają, ale pojawiają się też takie mniej może ciekawe miejsca, które też są rzeczywiste, ale wiadomo, że one też są potrzebne do zbudowania odpowiedniego nastroju, odpowiedniej dramaturgii danej sceny, szczególnie, że właśnie no, Marta ze względu na to, że szpieguje różne osoby, czasami są to takie osoby już z takiego półświadka, no to wiadomo, że te nie chcę osadzać takich scen w jakichś takich najbardziej reprezentacyjnych punktach miasta, które zresztą ja bardzo lubię, bo też czasami czytelnicy gdzieś tam sobie to potrafią zapamiętać, że o, tutaj w tej książce, w tym miejscu coś złego się działo, to może tutaj jest niebezpiecznie na przykład, nie? Ale słuchaj, to jeśli Wrocław przestanie cię inspirować, twierdzisz, że chcesz umieścić akcję gdzieś indziej, to Natalka tutaj proponuje, że może jakaś książka z miejscem akcji w Łodzi, skoro lubisz Łódź. My jesteśmy bardzo otwarci. Nie znam na tyle dobrze Łodzi, powiem szczerze, ale niewykluczone może kiedyś przyjadę na dłużej, żeby poznać, bo ja jednak właśnie jestem zwolenniczką, żeby pisać albo o czymś, co się zna, albo o czymś, co się po prostu poznało na potrzeby pisania książki, albo po prostu coś kompletnie wymyślonego. Zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o osadzanie książek w prawdziwych miejscach, to powiem szczerze, że ja nie jestem zwolenniczką tego, kiedy pisarze osadzają książkę właśnie w prawdziwych miejscach, w których nigdy nie byli, bo często to bardzo łatwo można wyczuć. Zwłaszcza jeżeli znamy to miejsce w przeciwieństwie do pisarza, no to czasami możemy wręcz czuć rozczarowanie, że zostało to miejsce przedstawione po prostu przez niego niezgodnie z prawdą. No tak, to jest rzeczywiście, tutaj musi być ten research zrobiony bardzo głęboki, żeby to czytelnikom się spodobało i żeby było takie przejrzyste i prawdziwe. Monika Tomys napisała, że od lat uwielbia Wrocław, więc to, że umieściłaś akcję właśnie we Wrocławiu, było dodatkowym argumentem do tego, żeby po twoją książkę sięgnąć. Super, bardzo fajnie. Super, miło mi. Bardzo się cieszę. Patrzę tutaj jeszcze Natalka. Tak, Natalka też napisała, że Wrocław jest pięknym miastem, z którym swoim bohaterem, bohaterką najchętniej poszłabyś na kawę? Pyta Natalka. Oczywiście we Wrocławiu. Na kawę, ciężkie pytanie, bo generalnie moją ulubioną bohaterką tej serii jest komisarz Justyna Zaręba, którą zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że chyba nie wszyscy czytelnicy ją polubią, bo no, jest to dosyć jadowita postać, ale dla mnie ona jest tak wyrazista i tak charakterystyczna. Poza tym ona jest bardzo inteligentna, ja ją po prostu bardzo lubię. Ona jest taka trochę złośliwa, ale myślę, że ona jest taka tylko w jakichś tam określonych sytuacjach.
No ale może niekoniecznie na kawę chcemy z takimi jakimiś jadowitymi osobami chodzić, dlatego mam problem z odpowiedzią na to pytanie. No myślę, że z Martą na pewno bardzo chętnie bym poszła, czy z jej przyjaciółką Basią. No kurczę, nie potrafię powiedzieć, bo bardzo, bardzo lubię wszystkich moich bohaterów. Ja myślę, że w ogóle takie wyraziste postacie, które wzbudzają no, dość ambiwalentne uczucia, tak jak właśnie ta bohaterka, o której wspominasz, tworzy się ciekawiej. To jest takie za każdym razem takie wyzwanie dla pisarza, prawda? No bo takie typowe postacie dobre, to jednak nie wzbudzają takich emocji, jak te postacie, które gdzieś tam te takie ambiwalentne uczucia. Zgadza się. Wychodzę dokładnie z takiego samego założenia. No to jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć, z którym bohaterem mogłabyś pójść na kawę. Nie, no powiedzmy, że mimo wszystko z komisarz Justyną Zarembą. To może powiesz nam, gdzie w takim razie można by było poczytać twoją książkę we Wrocławiu? Takie najlepsze miejsce klimatyczne, w którym najlepiej by się czytało i pierwszą, i drugą część. Czy mogłabyś takie jedno miejsce nam podać? Myślę, że na pewno w pasażu Pokoj Hof, który występuje w pierwszej części, na pewno na barkach zacumowanych na Odrze w okolicach Mostu Uniwersyteckiego, to miejsce pojawia się zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części. I generalnie we Wrocławiu jest bardzo dużo takich beach barów, to się nazywa, takie bary na plażowe nad brzegiem Odry, więc myślę, że wszystkie właśnie te miejsca, dlatego że moje książki się dzieją w czasie lata, więc wszystkie te miejsca właśnie takie, które się kojarzą z latem, no to myślę, że byłyby idealnym miejscem do czytania tych książek, żeby tak jeszcze lepiej... Zapisujcie i można we Wrocławiu czytać, jeśli ktoś z Państwa jest z Wrocławia albo by się wybiera do Wrocławia, zabierać książkę i czytać. Monika Bujek pyta, jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po postawieniu kropki w ostatnim zdaniu powieści? Cieszę się. Cieszę się. Myślałam, że otwierasz szampana i świętujesz. Nie zaczynam natychmiast redagować jej, bo uważam, że tekstowi trzeba dać odpocząć, trzeba sobie też dać ten czas, żeby się zdystansować do tego, co się napisało, ale też zapomnieć po prostu, bo dzięki temu potem się lepiej wyłapuje, łatwiej się wyłapuje swoje własne błędy, niedociągnięcia, więc nie zabieram się do czytania tej książki od razu. Po prostu się cieszę i odpoczywam. No tak, książka musi zdecydowanie swoje odleżeć, że tak powiem kolokwialnie. To jest bardzo ważne, żeby później do niej wrócić i spojrzeć na nią no, z takim świeżym umysłem, prawda? Świeżym okiem, dokładnie. Muszę cię zapytać o pierwszoosobową narrację protagonistki, czyli pierwszoosobową narrację Marty. Czy dla ciebie taka pierwszoosobowa narracja nie jest problemem w twoim warsztacie? Bo niektórzy pisarze nie lubią pierwszoosobowej narracji, wolą tworzyć w trzecioosobowej. Tutaj mamy pierwszoosobową. Uważam, że jest to bardzo trafiony zabieg. Nie masz z tym żadnego kłopotu? Nie, no tutaj, jeżeli chodzi o te dwie książki, to nie wyobrażam sobie tego, żeby one były napisane w trzecioosobowej narracji. Tutaj po prostu ta żywiołowa bohaterka i ten cały proces myślowy, który też starałam się przedstawić, są bardzo ważnym elementem tych historii, więc nie wyobrażam sobie tego, żeby te książki pisać w narracji trzecioosobowej. Natomiast, i tak jak powiedziałam też wcześniej, ja też właśnie jak pisałam podwójną rozgrywkę, czyli pierwszą część, nie wiedziałam za bardzo, jak się pisze książki, nie zastanawiałam się nad tym, czy powinnam pisać w pierwszej osobie, a może lepiej będzie w trzeciej. Nie, ja po prostu zaczęłam to robić tak, jak czułam, więc czułam, że to powinno być w pierwszej osobie i tak zaczęłam pisać. Natomiast z perspektywy czasu widzę, że moim zdaniem rzeczywiście to jest trudniejszy typ narracji od narracji trzecioosobowej, dlatego że narrator trzecioosobowy jest narratorem wszechwiedzącym. On może być wszędzie, w każdym czasie. Natomiast narrator pierwszoosobowy ma bardzo wiele ograniczeń, których nie ma narrator trzecioosobowy. Oczywiście on w pewnym stopniu też coś nam ułatwi, ale ja z perspektywy czasu uważam, że
jednak jest on trudniejszy, że on jednak nakłada na autora więcej ograniczeń niż jakichkolwiek ułatwień. Dlatego nie wiem, czy w przyszłości oprócz tej serii, bo być może pojawią się kolejne tomy, czas pokaże. Natomiast nie wiem właśnie, czy będę jeszcze chciała się mierzyć z tą narracją pierwszoosobową, bo jest ona naprawdę bardzo trudna. Są na przykład ograniczenia tego typu, że właśnie bohaterka może przedstawić tylko to, co sama na przykład widziała. A jeżeli nie, no to jeżeli czegoś nie widziała, to nie była czegoś świadkiem, no to już musimy kombinować, no to w jaki sposób ona może o tym opowiedzieć. Albo ktoś przychodzi na przykład i o tym opowiada, albo ona, nie wiem, ogląda to w telewizji, albo nawiązuje z kimś na przykład, jeżeli nie jest w danym miejscu, a coś się dzieje teraz i ona z tego chce zdać relację, no to na przykład musi nawiązać, dajmy na to, połączenie wideo z tą osobą. Więc no trzeba kombinować, trzeba naprawdę kombinować, to jest dużo ograniczenie moim zdaniem. A dlatego właśnie cię o to zapytałam, bo tak jak mówisz, że jest to trudna sztuka i jak na debiut, to rzeczywiście podjęłaś się dość wymagającego wyzwania, ale... Ja nie byłam świadoma absolutnie tego, że czegoś trudnego się podejmuje. Może dlatego jest... było mi troszeczkę łatwiej. No właśnie, ale jestem też przekonana, że w przyszłości na pewno też będziesz chciała spróbować tej trzecioosobowej narracji, no żeby po prostu zobaczyć, jak to jest, bo z pewnością będziesz rozwijała swój warsztat, więc myślę, że jest to nieuniknione. Monika Bujek pyta, czy według ciebie istnieje coś takiego jak wrażliwość literacka? Jeśli tak, to jakbyś ją zdefiniowała? No, zdecydowanie istnieje coś takiego jak wrażliwość literacka. Ja myślę, że... te wszystkie właśnie uczucia, które, te emocje, które lektura w nas wzbudza, bądź nie wzbudza, od tej wrażliwości poniekąd zależą. Oczywiście to w dużej mierze jest zadaniem autora, żeby w nas wzbudzać te emocje. Natomiast no my też możemy być albo na nie wrażliwi, albo nie. Możemy po prostu przelecieć wzrokiem po tekście, nie zastanawiając się nad nim, nie dostrzegając na przykład jakichś niuansów. Jeżeli ktoś dostrzega właśnie te niuanse, skupia się na przykład nie tylko na fabule, ale też na narracji, na tym, w jaki sposób autor operuje językiem, ale też w jaki sposób buduje napięcia i jeżeli to na nas wywiera jakieś wrażenie, no to uważam, że jak najbardziej można tutaj mówić o wrażliwości literackiej. No tak, ja myślę, że każdy sam sobie definiuje tą wrażliwość literacką według jakiejś tam swojej skali wartości, emocji, bo myślę, że na to składa się wiele różnych elementów. Natalka pyta, czy wyobrażasz sobie teraz po napisaniu dwóch powieści życie bez pisania? Nie, nie, absolutnie nie. A jak w ogóle, będąc pełnoetatową mamą i gospodynią domową, bo ty teraz siebie tak samo określasz, napisać w ogóle książkę, jak znaleźć czas pomiędzy tym? Ja wiem, że to jest bardzo ciężka i trudna praca. Tak. No, ja nie ukrywam, że piszę głównie wieczorami. Czasami uda mi się na przykład w weekend usiąść i coś popisać. Albo na przykład jak jeździmy czasami na kilka dni, czy do moich rodziców, czy do rodziców mojego męża, no to nie ukrywam, że wtedy też bardzo korzystam i wtedy też bardzo dużo piszę. No, jest to do pogodzenia, ale rzeczywiście nie mam tego czasu za dużo, dlatego ja nie piszę też, nie produkuję w bardzo szybkim tempie, tak jak teraz obserwuję troszeczkę taki trend, że pisarze rzeczywiście bardzo szybko piszą, wydają po kilka tytułów rocznie. Dla mnie w tym momencie to jest absolutnie z jednej strony nieosiągalne, ale też nie dążę do tego, dlatego że ja jestem osobą taką, która po prostu lubi się zastanowić, lubi dobrze przemyśleć to, nad czym pracuje. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że po prostu pomysłom jest potrzebny czas, żeby one dojrzały, bo ja rzeczywiście nawet u siebie czasami widzę coś takiego, że jakiś pomysł, który nawet od początku może mi się wydawać bardzo ciekawy, bardzo fajny, to jednak z czasem przychodzą mi do głowy pomysły, jak jeszcze bardziej go rozwinąć i widzę coraz więcej potencjałów w tym pomyśle. Dlatego pośpiech w moim przypadku absolutnie jest niewskazany. No tak, musisz po prostu pisać z sercem i robić tak, jak czujesz.
No teraz rzeczywiście istnieje taki trend na rynku, że takie no, trzy powieści rocznie to jest takie minimum dla pisarzy, no, którzy jakby są pełnoetatowymi pisarzami i już utrzymują się tylko z tego, więc rzeczywiście jest to widoczne, ale nie ma co podążać za trendami, trzeba robić wszystko według siebie, według tego, jak się czuje. Monika Bujek pyta, czy w szkole pisałaś już piękne wypracowania? To pytanie bardzo często do mnie powraca i powiem szczerze, że ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Mogę jedynie powiedzieć, że mi osobiście się moje wypracowania podobały. Czerpałam ogromną przyjemność z pisania wszelkich wypracowań, jak na przykład przychodził na języku polskim czas, kiedy trzeba było na przykład pisać na lekcji jako w formie sprawdzianu, po prostu na przykład, nie wiem, rozprawkę czy jakąkolwiek inną formę literacką. To ja się z tego zawsze cieszyłam. Pamiętam, że wszyscy moi rówieśnicy bardzo narzekali na to, a dla mnie to było coś przyjemnego. Natomiast przyznam szczerze, że nigdy nie przypominam sobie, żebym jakoś była szczególnie przez polonistki chwalona. No, raczej dostawałam dobre oceny z tych wypracowań, ale nie przypominam sobie, żebym jakoś szczególnie była z tego powodu chwalona, albo nie wiem, żeby ktoś w jakiś sposób, nie wiem, próbował podsycać we mnie na przykład chęć dalszego pisania. Nic takiego nie miało miejsca, niestety. No widocznie musiało to przyjść później, to, że jednak te książki do ciebie wróciły. Wszyscy mamy coś do ukrycia. Mamy Wrocław, mamy bibliotekę, mamy książki i mamy trupa. Trup jest nieodzownym elementem fabuły. Co można pokazać trupem według ciebie w komedii kryminalnej, w cozy crime? Nie jestem pewna, czy rozumiem to pytanie. Chodzi mi o to, co można pokazać trupem, czyli tak naprawdę można pokazać wszystko. Moim zdaniem można pokazać relacje pomiędzy bohaterami, to jak się rozwiązuje daną kryminalną zagadkę, jak działa policja, czyli cała ta otoczka, która dzieje się wokół rozwiązania zagadki, wokół rozwiązania tożsamości sprawcy, kto zabił, dlaczego zabił. Więc myślę, że tutaj w tym pytaniu można opisać wiele rzeczy. Generalnie chodzi mi o to, czy wątek kryminalny cię pociąga i co poprzez ten wątek kryminalny można pokazać w takiej powieści, w której jest też humor. No, myślę, że gdyby w jakiś tam sposób nie pociągał, jakkolwiek to brzmi, to myślę, że gdyby tak nie było, no to na pewno nie pokusiłabym się o ten wątek. No, co ja w swojej książce pokazuję? No, na pewno właśnie te relacje, o których wspomniałaś, pomiędzy bohaterami, ale też umiejętność radzenia sobie z jakąś taką sytuacją, no, nieprawdopodobną, bo tutaj też warto nadmienić, nie wiem, czy wszyscy widzowie czytali już, wszyscy mamy coś do ukrycia, że Marta bardzo szybko staje się główną podejrzaną w sprawie, a przynajmniej w jej rozumieniu, w jej wyobrażeniu, więc tutaj też na pewno to, jak ona sobie radzi w tej sytuacji, co ona w tej sytuacji robi, ale też dla mnie takim ciekawym, trochę może odrobinę społecznym wątkiem jest też to, jak ludzie plotkują na ten temat, jak plotkują na temat właśnie tego, co się stało, ale też tego, kto może za tym stać, jak te plotki urastają momentalnie, to z jednej strony. I na koniec książki, gdzie no jest taka scena może już powiedzmy finałowa, te plotki wszystkie eksplodują tak naprawdę, ale oczywiście, żeby to zrozumieć, trzeba znać całą treść książki. Ale też to, jak media na przykład podsycają to, co się dzieje coraz nowszymi doniesieniami w sprawie. No właśnie, jak widać, trupem w cudzysłowie można pokazać bardzo wiele, bo całą tą właśnie konwencję społeczną, obyczajową, relacje damsko-męskie i jeszcze również inne rzeczy. A czy ty, pisząc swoje książki, masz zaplanowaną całą fabułę? Bo
Pisarze dzielą się na takie dwie kategorie. Jedni, przy kryminałach oczywiście mówię, w szeroko pojętych i komediach kryminalnych, i takich pełnokrwistych kryminałach, jedni mają plany, schematy, wszystko sobie wypisują od A do Z, a niektórzy po prostu płyną z fabułą i nawet czasami nie wiedzą, kto zabił. I zawsze mnie właśnie ta druga kategoria bardzo zaskakuje, bo jak można pisać kryminał nie wiedząc, kto zabił, a jednak można. Tak, tak, ja zdecydowanie się zaliczam do tej drugiej kategorii. Próbowałam pisać zgodnie z planem ustalonym wcześniej, ale to było już po podwójnej rozgrywce, bo tak jak mówię, ja siadając do niej nic nie wiedziałam na temat współczesnych konwencji, nazwijmy to, pisarskich, więc nawet w sumie nie pomyślałam sobie o tym chyba, że można by było najpierw stworzyć plan, a potem według niego napisać książkę. Nie, ja się od razu po prostu rzuciłam w wir tej fabuły, dałam się temu nurtowi ponieść. Potem właśnie jak usłyszałam o tych planach, to rzeczywiście zaczęłam sobie te plany tworzyć i próbowałam zgodnie z nimi pisać, ale mi te plany kompletnie przeszkadzały, dlatego że tak jak wspomniałam wcześniej, mi właśnie pomysły, które mam, one dojrzewają z czasem, więc po prostu z czasem pojawiały mi się w głowie lepsze pomysły niż te, które sobie pierwotnie w planie założyłam. Poza tym często po prostu okazywało się coś takiego, czego nie przewidziałam, że na przykład temperament jakiegoś bohatera powodował, że jednak coś innego musiało się wydarzyć w tej książce niż to, co ja sobie zaplanowałam w tym planie, więc ja według tego planu nie piszę i tutaj rzeczywiście w przypadku Wszyscy mamy coś do ukrycia też nie pisałam według planu i bardzo długo nie wiedziałam, kto okaże się sprawcą zbrodni w bibliotece. No to należy do grona właśnie tych pisarzy, którzy mnie zadziwiają, bo zawsze dla mnie to jest nieprawdopodobne, że można pisać kryminał nie wiedząc, kto zabił, ale wiem, że można, przekonuję się o tym już po raz enty. Więc to jest ciekawe. A czy jest coś, co Cię zaskoczyło podczas tworzenia, Wszyscy mamy coś do ukrycia, podczas tworzenia tej fabuły? Coś, czego się w ogóle nie spodziewałaś? Czego się nie spodziewałam, co się wydarzy w fabule, tak? Mhm. Trudne pytanie. Tylko oczywiście nie możemy zbytnio zdradzać samej fabuły, tak? Tylko tak, żeby nie spoilerować. Na pewno się nie spodziewałam tego, że przy okazji śledztwa prywatnego, śledztwa Marty w sprawie zbrodni w jej pracy, nie spodziewałam się tego, że ona trafi na coś, co będzie miało związek ze śledztwem, które prowadzi akurat redakcja śledcza, w której Marta pracuje. Ona dopiero się w tej redakcji zatrudniła, więc tego się nie spodziewałam i nie spodziewałam się też, co to będzie, więc to rzeczywiście myślę, że mnie zaskoczyło i być może zaskoczy to też czytelników. Co jeszcze? No właśnie tak, żeby zastanawiam się, co powiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo. Nie, to może więcej nie zdradzajmy, bo nie możemy spoilerować, nie odbierajmy czytelnikom przyjemności z odkrywania tej historii, bo tutaj każdy element jest bardzo istotny, jak to właśnie w kryminale. Nie możemy zbyt dużo zdradzać. Monika Bujek pyta, jaka książka skradła twoje dziecięce serce i czy nadal tkwi na dnie twojej czytelniczej duszy? Tak, jak najbardziej. Dzieci z Bullerbyn, to na pewno. Ania z Zielonego Wzgórza, Pippi Langstrumpf. No tak, czyli taka klasyka, klasyka, którą kocham do dzisiaj i czytam bardzo często mojej córce. Też pytanie od Moniki Bujek. Z jakim żyjącym lub nieżyjącym autorem chciałabyś porozmawiać? Na przykład na kawę się umówić? Z Umberto Eco. Lubisz jego książki? Czytasz? Tak, tak, bardzo lubię. Wszyscy mamy coś do ukrycia, to szeroko rozumiana komedia kryminalna. W tej charakteryzacji gatunku mieści się bardzo dużo różnych książek. To taka hybryda, można powiedzieć, że niemożliwa, bo podczas lektury może powinniśmy się śmiać, zaśmiewać, no humor powinien być odczuwalny, a jednocześnie z zainteresowaniem śledzić intrygę, w której znowu rozwiązanie nie powinno nas rozbawić, ale bardziej zaskoczyć. No i oczywiście pojawia się trup. Trup jest nieodzowny. Ciężka sprawa, jak w ogóle taką hybrydę stworzyć? Jak to zrobić według ciebie? Masz na to jakiś swój własny przepis?
że po prostu. Nie mam żadnego przepisu, dlatego że tak jak powiedziałam, ja daję się ponieść nurtowi fabuły, więc nie jestem w stanie żadnego przepisu na to podać. A myślisz, że łatwiej jest nas, czytelników, przestraszyć niż rozśmieszyć? Przestraszyć taką zbrodnią, tym trupem i na przykład postacią, kreacją psychologiczną sprawcy. Dlaczego ta zbrodnia została dokonana? Nie wiem, nie chcę tutaj się wypowiadać za bardzo, dlatego że jeszcze nie mam porównania ze swojego własnego doświadczenia, ale mogę powiedzieć, że na pewno nie jest łatwo rozbawić. To wiem na pewno. A czy jest łatwo przestraszyć, to jeszcze się nie miałam okazji przekonać. Zobaczymy w przyszłości. No ja myślę, że właśnie, zresztą wielu twórców komedii kryminalnych twierdzi, że trudniej jest rozśmieszyć, bo jednak każdy ma inny, zupełny poziom wrażliwości i humoru i dowcipu. Nie wszystko to, co jest śmieszne na przykład dla mnie czy dla kogoś innego, będzie również śmieszne jeszcze dla kolejnej osoby. Więc myślę, że to jednak chyba jest trudniejsze. A myślisz, że można podzielić komedie kryminalne, no szeroko rozumiane, czy tam cozy crime, na damskie i męskie? W jakiś sposób na pewno. Aczkolwiek ja powiem szczerze, że pisząc moje książki, miałam na myśli głównie czytelniczki, że do nich kieruję swoje książki, ale okazuje się, że panowie też bardzo dobrze się bawią przy moich książkach i też chętnie po nie sięgają, więc bardzo się z tego cieszę. Czyli otrzymujesz taki feedback od czytelników, od męskich czytelników, że czytają twoje książki. Super, fajnie, bo wiem, że niektórzy właśnie męscy czytelnicy na przykład czytają powieści obyczajowe, a do tego się nie przyznają. To chociaż dobrze, że do komedii kryminalnej się przyznają. Przyznają, ale no, komedia kryminalna to też nie jest typowo kobiecy gatunek, no bo jednak powieść obyczajowa, no to rzeczywiście się już tak stricte z kobietami kojarzy. No, komedia kryminalna może być i dla mężczyzn, i dla kobiet. Tak, dokładnie, jest dokładnie tak, jak mówisz. Interesuje mnie to, do jakiej części z nazwy gatunku literackiego jest ci teraz bliżej? Po dwóch książkach, bo już masz jednak jakiś dorobek za sobą. Komedia czy kryminał? Co bardziej ci jest Zdecydowanie bliższe? kryminał. Czyli w przyszłości możemy spodziewać się na przykład kryminału miejskiego, osadzonego też we Wrocławiu, takiego typowego kryminału miejskiego, które są bardzo chętnie czytane przez Polaków. To znaczy, ja piszę teraz kryminał, natomiast on nie dzieje się we Wrocławiu. Aha, czyli w Powiem innym, ale szczerze, też że w jakimś mieście? moim zdaniem jest teraz to taki przesyt. Troszeczkę ja tutaj jako lokalny czytelnik tak zaobserwowałam w ostatnich latach ogromną ilość kryminałów, których akcja toczy się właśnie we Wrocławiu, więc mam wrażenie, że troszeczkę jest ich teraz, no nie chcę mówić, że za dużo, ale ja czuję trochę taki przesyt i z tego powodu nie zdecydowałam się na umieszczenie akcji książki we Wrocławiu ponownie, ale w przyszłości nie wykluczone, że będę pisać, ale raczej właśnie to nie będą kryminały, tylko inne gatunki. Inne gatunki, czyli jakie na przykład możesz nam zdradzić? Tak, jak najbardziej. Mogę myślę o powieściach takich społeczno-obyczajowych, być może z wątkami kryminalnymi, ale niekoniecznie. Bardziej chcę po prostu postawić na obserwacje tych właśnie relacji międzyludzkich, na przykład relacji w rodzinie, czy relacji na przykład pomiędzy przyjaciółkami, które gdzieś tam po drodze zatraciły po prostu te przyjaźń, coś takiego. No to ciekawe, takie wyzwania przed tobą na pewno. Monika Bujek pyta, czy mogąc czytać już zawsze tylko jeden tytuł, na jaki byś się zdecydowała? Na jaką książkę? To książka twojego życia chyba wtedy była. Aha, chodzi o konkretny tytuł, żebym ja podała, Tak, tak, tak? tak, tak. Jaka jest moja ulubiona książka? Nie wiem, Ciężko. gdybym mogła zabrać tylko jedną książkę gdzieś, załóżmy, to, ojejku, nie wiem, bo mam kilka takich, które No to powiedz musiałoby się. kilka, no. Ciężko No to powiedzieć tak powiem jeden. kilka. Ja kocham pana Tadeusza, czytałam go O! wiele razy i myślę, że jeszcze na pewno będę do niego wracać. Uwielbiam panią Dalloway, Virginia Woolf, więc na pewno też bym się nad nią zastanawiała. Zastanawiałabym się nad Mistrzem i Małgorzatą.
Nad czym jeszcze? Zależy, dokąd bym się wybierała. Może po to, by bym zabrała ze sobą? Nie wiem. No to jest zawsze dla czytelnika to jest ciężki wybór wybrać taką książkę Tak. swojego życia. To jest bardzo No. ciężki wybór, wręcz niemożliwy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych komedii kryminalnych, bo to jest temat, który mnie bardzo mocno interesuje. Joanna Chmielewska kiedyś powiedziała, że świetnie się bawi pisząc. Czy ty również, pisząc swoje książki, też bawisz się świetnie przy tym? Tak, zwłaszcza właśnie pisząc, wszyscy mamy coś do ukrycia, bardzo dobrze się bawiłam. Bardzo mnie bawiły niektóre reakcje bohaterów, ich dialogi, bo tak jak powiedziałam, u mnie to nie jest tak, że ja sobie coś zaplanowałam i później to spisuję, tylko ja piszę i na bieżąco po prostu przychodzą mi, w głowie pojawiają się kolejne sceny, pojawiają się kolejne słowa, kolejne kwestie wypowiadane przez bohaterów. One właśnie niejednokrotnie dzięki temu mnie zaskakują. I zdarzało się, że po prostu wybuchałam śmiechem, pisząc na przykład jakiś dialog, więc tak rzeczywiście dobrze też się bawię. Tak, ja myślę, że to jest właśnie też ten klucz, dzięki któremu później czytelnicy też sami odbierają ten humor i ten dowcip, wyczuwają go. No bo jeśli ty się sama byś nie zaśmiewała ze swoich tekstów, no to dlaczego czytelnicy mieliby się z nich śmiać? Więc myślę, że to jest też ten element dobrej komedii. A myślisz, że my Polacy, my teraz, czy my umiemy się śmiać sami z siebie? Bo w ostatnich latach widzimy w ogóle, że komedie kryminalne bardzo wypłynęły na szerokie brzegi. Wszędzie teraz są komedie kryminalne, ludzie czytają, one się sprzedają, są czytane. Myślisz, że umiemy się śmiać sami z siebie i być może właśnie te komedie kryminalne mogą nam w tym trochę pomóc też? Trudne pytanie. Może odniosę je do swojego otoczenia. Myślę, że w moim najbliższym otoczeniu ludzie zdecydowanie potrafią się śmiać sami z siebie. Ale no tak, myślę, że komedie kryminalne na pewno pomogą czytelnikom utrzymać tę zdolność po prostu śmiania się z różnych, dostrzegania takich sytuacji po prostu życiowych, z których czasami po prostu trzeba się śmiać, nie należy się nimi przejmować, tylko trzeba nabrać dystansu i obrócić to po prostu jakoś w żart. Tak, ja myślę, że w ogóle ten dystans i ten dowcip i humor są nam teraz bardzo potrzebne w obecnych czasach, kiedy wokół nas dzieje się tyle złych i niedobrych rzeczy, więc czytajmy komedie kryminalne, czytajmy, wszyscy mamy coś do ukrycia. Natalka pyta, o co chciałabyś zapytać swojego czytelnika? Wszyscy ciebie o coś pytają, a o co ty byś chciała zapytać czytelnika? O co ja bym chciała zapytać? No, myślę, że ja bardzo dużo bym chętnie zadała pytań takich, które do mnie padły. Między innymi właśnie, co twoim zdaniem jest, co najbardziej bawi na przykład w mojej książce, albo z którym bohaterem właśnie najchętniej byś się umówiła, żeby sobie z nim spędzić czas, poplotkować, pójść na kawę. Nie wiem, co ci się podoba najbardziej w książce? I tutaj niekoniecznie właśnie mam na myśli samą fabułę, ale po prostu książkę jako całokształt. No właśnie, a jeśli rozmawiamy o książce jako o całokształcie, to nie możemy pominąć okładki, bo okładka to jest jednak bardzo ważny element, komercyjny element, nie ukrywajmy, bo książka jest produktem, który no, chcemy sprzedać, prawda? Wiem, że ty marzyłaś o tym, żeby drugi tom twojej serii, twojego cyklu został oprawiony w turkus, bo ta książka bardzo mocno ci się z nim kojarzy. Ale trochę się tego turkusu bałaś. Dlaczego się bałaś tego turkusu? Przecież to jest piękny kolor. Tak, ale nie jest on tak często spotykanym kolorem gdzieś tam w otoczeniu i po prostu ja się bałam trochę tego właśnie, jak ta książka będzie się mogła wkomponować właśnie w otoczenie, w przestrzeń, jak ona będzie się prezentowała na zdjęciach, no bo teraz nie ukrywajmy, że właśnie najczęściej czytelnicy mogą zobaczyć po prostu książkę gdzieś na zdjęciach, więc fajnie by było, gdyby ona się dobrze prezentowała, więc trochę bałam się tego koloru właśnie, jak to będzie, ale postanowiłyśmy zaryzykować z autorką okładki i żadna z nas nie żałuje.
No tak, ryzyko się niewątpliwie opłaciło. Czy rozumiem, że masz wpływ na okładki? O to też pyta Natalka. Czy, bo niektórzy autorzy nie mają w ogóle wpływu na okładki i to jest no, dosyć smutne. Rozumiem, że ty masz wpływ na okładki i jesteś zadowolona z tej formy, która jest, bo okładka jest prześliczna, jest piękna i zwraca uwagę, co jest bardzo istotne, bo przecież miesięcznie mamy tyle premier, mamy tyle nowych tytułów, że okładka no, jest bardzo istotnym elementem. Tak, no ja rzeczywiście mam wpływ na okładkę. To wynika z warunków umowy, jakie zawiera się z wydawnictwem, więc raczej nie zdecydowałabym się na podpisanie umowy z wydawcą, który odbierałby mi to prawo. Może tutaj nie mówię o całkowitym, jakby wyłącznym decydowaniu, bo nie jestem też przecież projektantem okładki, nie jestem graficzką. Natomiast myślę, że tak jak dla większości autorów, było to dla mnie bardzo ważne, żebym miała coś w tej kwestii do powiedzenia. Więc rzeczywiście miałam, tak jak mówię, to wynikało z umowy. Ja jestem też bardzo zadowolona z tych okładek obu. Uważam, że są naprawdę obie okładki przepiękne. Podwójna rozgrywka i wszyscy mamy coś do ukrycia. No co mogę powiedzieć więcej? Jestem bardzo szczęśliwa, że moje książki mają takie piękne oprawy. Tak, trzeba być z tego zadowolonym. Tu jeszcze można pokazać, że jest piękne, piękny wzór. Tak, tak. To jest też taka wartość dodana, super. Bardzo ładny wzór w środku. Świetna, naprawdę świetna. I ten turkusowy kolor jest ekstra. Natalka pyta, co w pracy nad książką lubisz najbardziej, a co najmniej? Bo na pewno są takie elementy, które przysparzają ci więcej pracy, nielubianej pracy, tej mniej lubianej. Na pewno nie lubię tego, jak dochodzę czasami do takiego momentu, w którym nie przychodzi mi do głowy, co ma się dziać dalej, kiedy następują jakieś takie przestoje. Bardzo ich nie lubię. Czasami pojawiają się pewne sceny, które jest mi trudno rozpisać z różnych względów, więc też ich nie lubię. Czego nie lubię jeszcze? Chyba tylko tych dwóch rzeczy. No, lubię bardzo pisać, lubię redagować to, co później napisałam, chociaż czasami mam wrażenie, że redagowanie tego, co napisałam wcześniej, zajmuje mi jeszcze więcej czasu niż napisanie takiego wstępnego szkicu powieści. Ale też ja pracuję w różny sposób. Czasami po prostu pracuję nad daną sceną tak długo, aż właśnie nie będę z niej całkowicie zadowolona i dopiero wtedy przechodzę do kolejnych scen. Natomiast czasami, jeżeli no, nie mogę jakby się wgryźć w jakąś scenę, to po prostu ją zostawiam i idę dalej, a później do niej wracam. Więc wtedy redagowanie właśnie takich zostawionych wcześniej scen to rzeczywiście właśnie może nie należy do mojego ulubionego zajęcia, ale generalnie lubię to bardzo, bo bardzo lubię obserwować to, jak stopniowo wyłania się po prostu ten pełny obraz, który sobie wyobraziłam wcześniej i jestem po prostu zadowolona z tego, że udaje mi się osiągać efekt, którego oczekiwałam. Redakcja jest niewątpliwie bardzo istotnym elementem całego procesu wydawniczego. Monika Bujek pyta, co sprawia ci najwięcej przyjemności, czy samo pisanie, moment, gdy dostajesz już egzemplarz autorski, czy może w chwilach, gdy w księgarni widzisz swoją książkę na półce? Myślę, że dla mnie momentem, który mi najwięcej satysfakcji dostarcza, to jest jednak ten moment, kiedy ja skończę pisać i wiem, że to jest w pełni ukończona powieść i że ona będzie wydana. Oczywiście te wszystkie pozostałe momenty, o których Monika, tak? Tak, Monika. Pytanie Moniki, to rzeczywiście one też są piękne i cieszą ogromnie, ale dla mnie takim najbardziej doniosłym, powiedziałabym, momentem jest ten, kiedy po prostu ukończyłam powieść. No tak, bo wtedy już wiesz, że oddajesz swoje kolejne książkowe dziecko do czytelników i książka już żyje swoim własnym życiem. A jak wygląda kwestia tytułów? Bo tytuły są wieloznaczne, muszą być kompatybilne z treścią, według mnie. Jak u ciebie wygląda sprawa z tytułami? Czy masz problem
z wymyśleniem tytułu? Czy ten tytuł pojawia się na samym początku, może w trakcie pisania, a może na końcu? Różnie to bywa. Na przykład w przypadku Wszyscy mamy coś do ukrycia od początku wiedziałam, że ta książka będzie nosiła taki tytuł, pomimo tego, że nie wiedziałam kompletnie, co bohaterowie ukrywają, ale wiedziałam, że na pewno ukrywają wiele. W przypadku Podwójnej rozgrywki, no tutaj trochę dłużej myślałam nad tym tytułem. W przypadku tej książki, na przykład, którą teraz piszę, dosyć długo myślałam nad tytułem, miałam różne pomysły. Teraz dalej mam jakiś tam roboczy tytuł, ale to jest w dalszym ciągu chyba nie to, co w pełni mnie satysfakcjonuje, więc różnie jest. Jeszcze inną książkę też mam szkic taki napisany i tam też ten tytuł się pojawił chyba jeszcze zanim w ogóle zaczęłam pisać książkę. Od razu wiedziałam, że to będzie taki tytuł i do dzisiaj, chociaż to już chyba jest książka sprzed 3 lat, uważam, że to jest świetny tytuł i na pewno go nie zmienię, więc nie ma reguły. Premiera Wszyscy mamy coś do ukrycia już za nami. Teraz z pewnością będziesz atakowana różnym feedbackiem od czytelników, przychylnymi recenzjami, może trochę mniej przychylnymi. Jak radzisz sobie z krytyką, jeśli takowa się pojawia? Jesteś już uodporniona? Tak, tak. Uodporniłam się po debiucie. Wprawdzie nie pojawiało się zbyt wiele negatywnych opinii, ale powiem szczerze, że ja teraz nie śledzę już też tego, jakie tak bardzo, jakie opinie na temat moich książek się pojawiają. Oczywiście, jeżeli na przykład ktoś mnie oznaczy w poście, czy na Facebooku, czy na Instagramie, ja po prostu widzę z tego powodu ten post, to oczywiście czytam, dziękuję za feedback. Natomiast powiem szczerze, że ja już teraz nie śledzę tego, dlatego że ja doszłam do tego etapu, że ja nie potrzebuję szukać potwierdzenia wartości swojej pracy, swojej twórczości w opiniach innych osób. Nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakiś sposób, nie wiem, niemiło dla czytelników, bo to nie jest tak, że ja nie dbam o opinie czytelników. Ja oczywiście dbam o nie. Zależy mi na tym, żeby książka się podobała czytelnikom, żeby dobrze się bawili podczas lektury. Natomiast nie świadczy to, nie jest to wyznacznikiem wartości mojej książki, nie świadczy to o mojej książce, jeżeli na przykład ktoś ją skrytykuje. Ja jestem pewna wartości swojej pracy i oczywiście każdy ma prawo ocenić ją według swojego własnego gustu czytelniczego. A czy na przykład lubisz poznawać interpretacje swoich książek? Bo tak, to jest ważne, że każdy z nas te same treści odbiera czasami zupełnie inaczej. To jest, tak, myślę, to jest fascynujące. Magia literatury, prawda? To. I to jest właśnie taka magia literatury. A jak w ogóle oceniasz wpływ nowoczesnych mediów na życie literackie? Bo no, zupełnie teraz to inaczej wygląda niż nawet 10 lat temu, a już nie mówiąc w ogóle na przykład o latach 90., kiedy pisarz był w ogóle jakąś osobą, której my w życiu nie widzieliśmy, siedział sobie w domu, pisał i tylko wydawał książki. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, ta rzeczywistość się zupełnie zmieniła. Czy według ciebie, patrząc z perspektywy pisarza, jest łatwiej, czy jest jednak trudniej, bo musisz ogarniać wiele jeszcze innych rzeczy, na przykład social media, jak to wygląda? No, powiem ci, że to nie jest takie czarno-białe, to nie jest tak, że jest albo łatwiej, albo trudniej. Myślę, że pod pewnymi względami jest łatwiej, pod innymi trudniej. Na pewno łatwiej jest dotrzeć do czytelników, na pewno łatwiej jest zaistnieć książce w świadomości czytelników, ale rzeczywiście właśnie te dodatkowe aktywności, o których wspomniałaś i które są wymagane jakby od pisarza, no często przeszkadzają w pracy tak naprawdę, odciągają od tej pracy, bo jednak każdy, kto prowadzi na przykład konto na social mediach, wie o tym, że to kosztuje bardzo dużo czasu i energii, prowadzenie takiego konta, regularność, no przygotowywanie tych treści, więc nie ukrywam, że czasami mam trochę taki
Myślę sobie czasami o pisarzach, którzy żyli w czasach, kiedy nie było internetu, kiedy nie było właśnie Facebooka czy Instagrama i oni nie musieli po prostu rzucać postów. Czasami sobie myślę, ojejku, oni mieli tyle czasu na pisanie, nic ich nie rozpraszało, nic im nie przeszkadzało, nie musieli nic innego robić, mogli po prostu skupić się na pisaniu. No tak, to właśnie to była zupełnie inna rzeczywistość. Też mnie to zawsze zastanawia, że tacy ludzie mieli o wiele więcej czasu właśnie na pisanie, na zgłębianie swoich książek, tak. na dogłębny research. Na pewno nie wydawali po 10 książek rocznie, tylko mniej, ale te książki były bardziej, myślę, że takie dopracowane, dopieszczone. No ale tak jak mówisz, wszystko jest czarno-białe, nic nie jest tylko zero-jedynkowe, więc są plusy i minusy takiego stanu rzeczy. Mnie zainteresowało to, że ty czytasz książki językoznawcze. Czy to ci dużo daje w twojej pracy, w rozwoju warsztatu? Po co je czytasz? Lubię, po prostu sprawia mi to przyjemność. Ja uwielbiam książki, ja uwielbiam czytać literaturę piękną, uwielbiam książki, które są napisane pięknym językiem, ale uwielbiam też książki, na przykład, w których jest zastosowana jakaś subtelna, na przykład gra słów, albo w których są jakieś odniesienia do na przykład no jakieś takie, które może zrozumieć tylko znawca języka tak naprawdę. Jakieś odniesienia, nie wiem, historyczno-kulturowe. Czasami tak jest, że tylko po prostu znawca języka je zrozumie. I myślę, że też między innymi ja dlatego czytam te książki językoznawcze, żeby pogłębiać swoją wiedzę i żeby właśnie dostrzegać jeszcze więcej w książkach. To z jednej strony, a z drugiej strony naprawdę to jest tak ciekawe dla mnie, że sprawia mi to po prostu przyjemność. Ale powiem ci, że sama nabrałam ochoty na czytanie takich książek językoznawczych. Bo... Bardzo polecam książki Jerzego Bralczyka, bo on pisze takie felietony właśnie, które są tak pełne erudycji, no to jest coś wspaniałego dla mnie, że z jednej strony on pisze niby na jakiś temat, a jednocześnie pisząc na ten temat pisze cały czas o języku i to jest tak fascynujące. No to jest myślę sztuka właśnie tak ująć ten temat, żeby był ciekawy i w takim lekkim stylu ujęty. Zbliżając się powoli do końca do naszej rozmowy i jeszcze pozostając w temacie tych książek językoznawczych, ty napisałaś na swoim Facebooku, że według podręcznika pod tytułem Intryga, teoria i praktyka podstępu w literaturze, knowanie w tekstach literackich może opierać się między innymi na przebraniu, rekwizycie, pomocniku, fortelu i kłamstwie. To powiedz nam na koniec, który z tych elementów jest najbardziej widoczny w drugiej części przygód Marty Jaworskiej i jej przyjaciół, czyli w książce Wszyscy mamy coś do ukrycia. Który najbardziej? Chyba większość, jeśli nie wszystkie się pojawiają, ale czekaj, który najbardziej? Możesz przeczytać jeszcze raz? Tak, już ci mówię. Przebranie, rekwizyt, pomocnik, fortel i kłamstwo. Nie chcę też spoilerować, nie wiem, być może widoczne najbardziej jest przebranie, nie wiem, ale chyba pojawiają się, jeśli nie wszystkie, to większość z wymienionych pojawia się w książce. Tak, i tym myślę, że zachęcającym akcentem, bo warto poznać te wszystkie elementy, które pojawiają się w fabule, zachęcam Państwa do przeczytania. Wszyscy mamy coś do ukrycia, oczywiście do poznania również podwójnej rozgrywki. Świetna, kryminalna, inteligentna rozrywka, podwójna rozgrywka i wszyscy mamy coś do ukrycia. No starałam się dzisiaj od Mai wyciągnąć sporo, bo jak wiadomo wszyscy mamy coś do ukrycia i z pewnością Maja ma jeszcze też sporo do ukrycia. Maju, dziękuję ci bardzo za to, że poświęciłaś dzisiaj czas na rozmowę ze mną. Dziękuję ci za rozmowę. I na rozmowę z naszymi dziękuję czytelnikami. Dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję bardzo za pytania. Widzów. Tutaj też nam wszyscy dziękują. Natalka napisała, ale ten czas zleciał. No zleciał, godzinka bardzo szybko zleciała, kiedy się rozmawia o przyjemnych rzeczach, o kryminałach, o trupach i tak dalej, o książkach językoznawczych. Bardzo dziękujemy Państwu i życzymy dobrego wieczoru i dobrego weekendu majowego, bo długi weekend majowy przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.